Witamy w Energii Gaz Polska. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać montaż instalacji gazowej do Toyoty Corolli Verso. Auto z silnikiem 1.8 o mocy 129 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC. Może przejdźmy do pokazania poszczególnych elementów instalacji. Z prawej strony koło akumulatora, troszeczkę schowany, komputer sterujący pracą instalacji. Na dole po lewej stronie akumulatora reduktor, filterek fazy ciekłej, filterek fazy lotnej i tutaj spod pokrywy wystają nam schowane wtryskiwacze gazowe BRC koloru pomarańczowego. Przełącznik w tym samochodzie został zamontowany w zaślepce z lewej strony kierownicy. Jak najbardziej się tam mieści, to wygląda dobrze. Wlew pod klapką też z lewej strony mieści się idealnie, więc tutaj można zderzaka nie wykorzystywać. Zbiornik 49-litrowy pod samochodem, z tego względu, że tutaj mamy auto 7-osobowe i koło zapasowe znajduje się pod samochodem. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Tak? Koszt takiej instalacji to jest 2900 zł, zwrot następuje po około 11-12 tysiącach, auto spala około 9 litrów benzyny, czyli około 10 gazu będzie palić. Oszczędności na 1000 km to około 250 zł. I zasięg na takim zbiorniku to jest około 390 km, czyli jak najbardziej zadowalająco. Dziękujemy i zapraszamy do Energii Gaz Polska na relację Państwa samochodów.